Sprawdźmy, czy ten żel punktowy z Isany zredukuje tego pryszcza w 24 godziny. On obecnie na promce w Rossmanie kosztuje niecałe 7 zł, więc ja naprawdę bardzo chciałabym, żeby on zadziałał, bo uwielbiam takie tanie smaczki, które realnie działają. Szybkie przedstawienie pryszcza. Jest on całkiem mały, jak na to, co potrafi się u mnie pokazywać. Mały, ale słuchajcie, i tak trochę wewnętrzny, i tak boli, także chciałabym, żeby trochę ten stan zapalny się zmniejszył. Ten produkt ma kwas salicylowy i cynk, także powinien wykazywać działanie przeciwzapalne, takie ściągające i też ochronne. No ale gadać to każdy może, także sprawdźmy działanie. Zobaczcie, on jest taki przezroczysty. Formuła jest taka, zobaczcie, żelowa i pierwsze odczucie na skórze w tym miejscu to takie oziębienie. Jakbyście nałożyli jakiś taki zimny żel, także spoko odczucie, no i zobaczymy działanie. Wracam do Was jeszcze na chwilę tego samego dnia po 15 minutach, bo chcę Wam pokazać, co to się stało i jak to zaschło. Bo to jest żelowa konsystencja, ja nałożyłam też całkiem dużo, a zobaczcie, to wszystko się wchłonęło. Widzicie tą obwódkę? Zobaczcie, taki mini plaster się z tego zrobił. Czyli wchłonęło się wszystko, co ja nałożyłam, a nałożyłam całkiem dużo i zostawiło jeszcze z zewnątrz taką delikatną warstwę. Mega fajnie, bo dzięki temu w ciągu dnia nie zetrzecie sobie tego ręką, bo to jest tutaj zaschnięte wszystko. No i w nocy nie wytrze się w poduszkę, także na pewno na noc będzie to fajny produkt. Dobra, teraz już serio do jutra. Dobra, przychodzę do Was z efektem, który jest dobry, ale niewystarczający, dlatego skorzystamy z okazji, że właśnie tutaj pojawił mi się nowy wyprysk i zrobimy drugi test. O co tak właściwie chodzi? Słuchajcie, w 24 godziny bardzo fajnie ten produkt zadziałał. On się zmniejszył i on też przestał boleć. Ale z racji tego, że nie był to wyprysk wyciśnięty i wtedy produkty punktowe mają ograniczone działanie, to mimo, że nie ma tutaj stanu zapalnego, to zobaczcie, że ta gulka ciągle jest. No i ten efekt after wcale nie jest taki fenomenalny. No to przetestujemy go na tym wyprysku, którego rano wycisnęłam. Więc będzie miał większe pole do manewru. Teraz sprawdzamy, jak 24 godziny zadziała na taki wyciśnięty wyprysk. Także tak to wygląda, a ja wracam do Was jutro. Dobra, ja już wszystko wiem o tym produkcie. Jest on bardzo mocno średni, a nawet poniżej średniego. Mam wrażenie, że wysuszenie to jest jedyne działanie tego produktu. On bardzo zasusza wyprysk. I tak bardzo tego nie czułam na tym wyprysku, jak na tym, który był wyciśnięty. I jak go sobie tutaj nałożyłam, to czułam, jakbym miała taki klej. Wiecie, jakby Wam klej tutaj zasechł. I gdzieś tam nawet jak otwierałam lekko buzię, to czułam po prostu takie mega zaschnięcie. I on faktycznie jest zaschnięty, wysuszył się, ale to nie jest jedyne działanie, które jest potrzebne przy produkcie punktowym. Jeśli dobrze nawet działa mocne wysuszenie pryszcza, to ten produkt może się sprawdzić, ale ja jednak potrzebuję do tego jeszcze złagodzenia. Tutaj tego nie ma, zobaczcie jaki on jest czerwony, zaogniony i w związku z tym też nie ma tutaj działania przeciwzapalnego. A dodatkowo mam pewne obiekcje, czy ten górny wyprysk nie wyszedł właśnie od tego, no bo ja sobie tutaj smarowałam całą tą przestrzeń, a to ma kwas salicylowy, który w zbyt dużych ilościach potrafi właśnie wysypać. Więc też się zastanawiam, czy tutaj nie ma zależności. W porównaniu do tych plasterków z tej samej firmy, które w ogóle nie działały, to ten chociaż działa i bardzo silnie wysusza, tylko też nie chodzi o to, aby zasuszyć wyprysk na wiór. Bardzo średni produkt, a szkoda, bo naprawdę chciałam, żeby zadziałał i dałam mu drugą szansę, ale on nawet nie dobił do podstawowej poprzeczki.